Witajcie moi drodzy, nie przestraszcie się mojego wyglądu, ale tak właśnie wyglądam w sobotę o godzinie za 10:12. Słuchajcie, mam duży problem z internetem, z tego względu, że pan Waćpan, nie wiem co mu się stało, ale obgryzł kabel. Tak, czy mu wpadło tam jedzenie, czy on, nie wiem, czuł jakiś zapach. Jezu, jakie... Sorki, zaraz się doprowadzę do porządku, już idę właśnie nakładać make-up. Ale chciałam się z wami pożegnać. Żegnać się będziemy później, ale kochani, jest taka sprawa, że narzekacie, no może nie narzekacie, to takie dziwne słowo. Dajecie mi to do zrozumienia, że bardzo mało vlogów nagrywam. Macie rację, ja ostatnio ogólnie to nagrywanie zeszło na taki plan boczny, że tak powiem. Nie wy jako osoby jesteście dla mnie bardzo ważni, bardzo, jesteście naprawdę sporą częścią mojego życia, z tego względu, że ja przez długie lata, bo chyba 3 albo nawet 4 lata non-stop nagrywam. I powiem wam, że jakiś tam swój wymarzony sukces osiągnęłam. Dla mnie było to wielkim marzeniem osiągnąć, przekroczyć 1000 subskrypcji. Dla takich małych vlogerek, jaką jestem ja, było to dużym wyzwaniem. Pokonałam to, przeszłam nawet ponad 1000 i jestem już spełniona. I bardzo wam za to wszystko dziękuję i przepraszam was za to, że nie ma tych vlogów tak często, jakbyście chcieli. Obiecuję troszeczkę poprawę, ale też wydaje mi się, że filmiki nie będą pojawiały się codziennie. Skoczyłam z tematu na temat i nie pamiętam, co mówiłam. Chodzi o to, że mam zepsuty internet. Raz jest, raz nie ma. Dlatego, że Blacki przegryzł kabel. Na szczęście nic mu się nie stało, bo Boże, nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby on się zabił prądem. Przecież ja bym chyba umarłam. Umarłabym ja, jakby się jemu coś stało. To o Jezu, na samą myśl już łzy mi stają w oczach. Tak się bałam. Nie wiem, nigdy tego... On gryzie plastiki, gumy i tak dalej, ale nigdy tego nie robił. I wiecie, i... Nie wiem, co się stało, tak się bardzo wystraszyłam. Także nie wiem, kiedy będzie internet. Zobaczymy, czy mi się naprawi te kable. Jeżeli nie, trzeba będzie dzwonić po specjalistę. A wiecie, jak to jest ze specjalistami w Szkocji. Żeby przyjechał takowy pan tylko po to, żeby zobaczyć, to 2-3 tygodnie czekania. Następnie pan może stwierdzić, że to nie do niego, proszę dzwonić gdzie indziej i tak może trwać to wiekami. Także zobaczymy, jak to będzie. Tak, dzisiaj mamy vloga, dzisiaj się wybieram do Tesco na zakupy. Pamiętacie, jak mówiłam, że mam kupony i że teraz będę jeździła do Tesco? To było całkiem niedawno, znaczy dla mnie to już było tydzień temu, a dla was to było, nie wiem, 2 filmiki temu. Jakoś tak... Nie byłam jeszcze... Byłam w sklepie? Nie, no nagrywam każde sklepy praktycznie, więc... Może jedne ominęłam sklepy. Tak czy siak muszę jechać, bo jeszcze nie byłam na zakupach. Został tydzień do wypłaty równy, bo w następny weekend już będzie ten wypłatowy, także zrobię jakieś większe zakupy i znowu nie będę musiała jeździć, tylko po podstawowe jakieś tam mleko, kawę czy coś, wiecie, owoce często schodzą. No i tyle wstępu, znowu będzie bardzo długi vlog, bo jeżeli nie ma vlogów, to później jak się rozgadam, to tysiące spraw chciałabym poruszyć. Słuchajcie, nie chudnę, waga stoi w miejscu, ale moje ciało, moja sylwetka nabiera fajnych kształtów. Mam taką strategię teraz, że 45 minut basenu, non-stop pływam bez przerwy, bez zatrzymania, tempo delikatne, spokojne, ale 45 minut. Później wychodzę do domu, bla bla bla. Na drugi dzień, to w zależności, czy jest misiek, jak jest misiek, to godzina jazdy na rowerze, tak samo, dwie małe przerwy na pół minuty, na minutę, na napicie się i jadę, czyli godzina roweru. Jak nie mogę iść na basen, znaczy jak...
nie idę na basen i nie jeżdżę na rowerze, to robię sobie trening brzucha. I tak mam trzy rzeczy i to robię tak w ciągu. Także teraz nawet od tego weekendu, czyli dzisiaj jest sobota, od tego weekendu dochodzą również sporty w ciągu weekendu. Nie ma, że siedzę i w ogóle nic nie robię, tylko znowu będę ćwiczyła. Także dzisiaj prawdopodobnie będzie rower, a jutro będzie brzuszek. Także zobaczymy, jak to będzie. Ok, zmykam się szykować i za chwilę zobaczycie mnie już w tej ładniejszej odsłonie. Jestem już. Właśnie zrobiłam makijaż. Co to było? Przeciąg. Makijaż dla Was nagrałam. No i się trochę odpicowałam, nie? Niedługo mi się wraca, ale przychodzę do Was, żeby Wam pokazać, zobaczcie, jakie mam super ekstra zabójcze lody. Tak wyglądają lody wiśniowe z serkiem mascarpone. Nie po w gębie. Naprawdę są pyszne. Pychotka. Mam fazę na lody i na pieczenie. Dzisiaj będzie pizza. Same super rzeczy. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale jutro zabieram Miśkę na kręgle. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba look, jaki przedstawiam dzisiaj. Ładnie wygląda twarz. No, oprócz tych niedoskonałości, ale życie. Niestety. Idę wcinać loda i niech ten internet w końcu będzie normalny, bo tracę na ankietach. A upatrzałam sobie już kilka fajnych kosmetyków. Słuchajcie, w bucie jest, bo ja tylko w bucie będę robiła zakupy i właśnie bateria mi pada, więc odezwę się później, jak nie zapomnę, bo chciałam się Was zapytać odnośnie, co mi polecacie z Estée Lauder, Lancome, Clinique, Ellis, Garden, o z takich. Z takich firm, co mi polecacie, napiszcie mi tam, a ja z chęcią kupię i wypróbuję, jeżeli będzie dobre dla mojej cery lub coś takiego w tym stylu, że akurat dla mnie. Także w ogóle to ja sobie wyjdę stamtąd, bo pralka chodzi, muszę zjeść lody, ale przed chwilą mi kurde, tu koszą, tam pralka, tam misiek, warunki dupowe. Loda mam nowego, ale słuchajcie, kupię te z Lidla. Zobaczcie. Nawet nie wyciągnęłam loda. Jeszcze mam mango. Taki. Dzisiaj chcę zrobić truskawkowy, ale na razie najbardziej mi smakują chyba te. Dałabym ci tego spróbować, ale ci się smaki po poszaniu. Te mango. Te mango to będą takie orzeźwiające. Na ciepłe, gorące dni, bo fajnie orzeźwiają. Mało słodkie, tylko czuć po prostu zblendowane mango, więc wiśniowy na razie wygrywa w moim przypadku. Tam widzicie szmaty przygotowane do prasowania, a ja tutaj wychodzę. Tak dzisiaj się prezentuję, do tego ta torebka z Zary i tenisówki, czarne tenisówki i spadam na zakupy do Silver, więc jak wrócę, to Wam pokażę, co zakupiłam ciekawego. Idę jakiś alkohol kupić na wieczór. Nie wiem, czy piwo, czy whisky, czy zobaczę na co będę miała ochotę, na co będzie promocja. Coś jeszcze chciałam, aha, dzisiaj pachnę również perfumami tymi z Zary. Dla tych, co nie wiedzą, które, jakie, to pokazuję. Zara Red Vanilla, K
kiepsko, nie chcę z fokusa. O, teraz jest. Bardzo fajny zapach, podoba mi się, naprawdę mi się podoba, a jestem wybredna, jeżeli chodzi o zapachy. Dobra, do zobaczenia później. Idę wcinać loda i za chwilę wychodzę na zakupy. Wróciłam, jestem... zgarnęłam o tego pięknego zwierzaka. Taki zjajany jest. Bo gdzie byłeś? Na dworzu byłeś, tak? No to napij się. No zobaczył mnie i już musiałam go wziąć do domu, bo to jest właśnie taki mój kochany, tak? Pani coś kupiła dla pieska, tak? On zawsze, jak to dzieci, bo to też moje dziecko, śmieję się oczywiście, ale traktuję go tak jak członka rodziny, więc... tak? Zakupy? Pani kupiła coś dla Blackiego, tak? No pewnie, że tak. Także pokażę wam, co kupiłam. Za zakupy zapłaciłam 64 funty i 9 pensów bodajże. Coś takiego, jakieś tam końcówka jakichś pensów, ale miałam kupon, jak wydam za zakupy 30 funtów, to patrzę, że moja córka teraz idzie, fe, nie wyjadaj mi kabanosów, idzie z małym, idą po coś dla Miśka, jeszcze na dzień ojca, na jutro. Mówię po cichu, bo nie wiem, czy on już wchodzi z dworu, bo tam coś dla mnie robi, żebym mogła nagrywać na dworze, bo mi się tam nie podoba ten syf i postanowiłam, żeby tam było ładne tło i właśnie to mi robi. A ja teraz wam pokażę, jakie świetne zakupy zrobiłam. Znaczy świetne, co ja gadam, normalne zakupy. Ale chciałam wam powiedzieć coś, że odzyskuję pomału wiarę w ludzi. Może nie tak do końca. Chodzi mi o to, że pozdrowienia dla wspaniałej Ani, która długo chciała wysłać mi paczkę, ale jak wiecie, ja odmawiam już dawania adresu i przepraszam cię, Aniu, po raz tysięczny, że nie dostałaś tego adresu, ale zobaczcie, osoba Ania, taka jak Ania, naprawdę rzadko się zdarza z tego względu, że zapytała się, czy nie znam kogoś, komu mogłaby wysłać te kosmetyki, żeby się nie zmarnowały. Więc dla mnie to jest wspaniale, że puściła je dalej. Dziękuję ci, Aniu, i pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Puściła te kosmetyki dalej. Tak po prostu od siebie dla innej osoby, tak z czystego serca. Jeszcze raz przepraszam, że no nie załapałaś się, że tak powiem, na mój adres. Po co mam dawać adres, jak później mam wysłuchiwać, że ja robię to tylko dla paczek, ja robię tylko to po to i po to. Nie, ja po prostu nie chcę tego, wiecie, nie chcę to ominąć. Więc Aniu, dziękuję, że przesłałaś te rzeczy zamiast mi dla kogoś i sprawiłaś tym naprawdę wielką, ogromną przyjemność, na pewno. Jeszcze ta osoba chyba nie dostała, nie wiem, czy mogę powiedzieć komu, jaka Ania, ale ty, Aniu, wiesz, że to chodzi o ciebie i jestem ci wdzięczna i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. A teraz zapraszam inne osoby na zakupy, bo za chwilę muszę robić pizzę. Wiecie co? Zrobiło się bardzo, bardzo szaro i wiecznie i zaraz będzie padać, ale okej. Ale okej. Mam nadzieję, że pranko podeschło. Zapalę sobie światło, bo tu zrobiło się naprawdę bardzo ciemno, aczkolwiek zmykam, bo dzieci idą. Do później. Okej, przychodzę do zakupów. Dzieciaczki już sobie poszły. Ktoś wchodzi po schodach. Będzie zaraz padać. Ja nagrywam. Nie. Dobra, orzeszki, trzy paczki. Ja sobie tutaj będę na chwilę... O, rzucę. Kurczaki na zupę. Mięso mielone. Kurki, pyszne są te kurki, mniam, 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 teskowe. Dobra, ręczniki, bo tutaj, o, ale się ktoś drze. Ziemniaki młode, jabłuszka, papryka, cebula, patrzcie, pink onion, różowa cebula, dobra, chleb polski, dlatego że dzisiaj pizzę robię i nie chcę mi się chleba piec, więc dla Laury i Miśka wystarczy taki pochonek chleba do... na długo, na parę dni wystarczy. Oreo dla Racela i Laury. Później zobaczcie, nasiona chia na deserki dla mnie, albo na śniadanie, albo coś tam. Za funciaka w Tesco dwie paczki kupiłam.
Cheetosy dla dzieciaków, po paczce Activia truskawkowa dla mnie, dla Laury, bo tylko ja i Laura. Truskawki na lody i na deser. Z połowy zrobię lody i wtedy serek mascarpone, a z połowy zrobię do nasion chia, mleko do domu, jak widzicie, teskowe. Jack Daniels litrowy, kochani, w Tesco jest teraz promocja, 18 funtów za taką wielką butlę, także musiałam skorzystać, a w ogóle i był też Jack Daniels ten Gentleman za 22 funty 0,7, ale wzięłam tego litrowego Jacka i było do testowania od razu, ale no ja prowadziłam, więc nie mogłam sobie spróbować tego Jacka. Oczywiście ludzi dużo było do próbowania. Awokado podwójne, koperek za 49 pensów, nektarynki, 2 funty, flora. Teraz tak kawanosy, ostatnio próbowałam, były przepyszne. Te są po funcie, więc 3 paczki wzięłam. Jedzenie dla Blackiego, on już tu czeka, patrzcie, zdech pies. Zdech pies? Zdech pies? Testujemy? Ale go wymęczyli. Wymęczyli go. Dobra, test na żywo. Czekaj, nie po siatkach. O, już jest mordka, chyba zapachniało. Zapachniało? O, się oblizujesz się. Tak, siadł. Siadł ładnie. Grzeczny piesek, siadł. Zobaczcie, tak to wygląda, taka łapeczka. No, możesz wziąć. Ale... O, przylinął mnie. Dobra, wiadomo, była sprawa, więc... Dobre? Tak? Chyba dobre, bo merda ogonem. Kupiłam do jakiegoś obiadu ciemny makaron w kształcie minionków. Dentystyczne sticky kiki dla Blackiego. Ale mnie o... Później orzeszki... Co tu jest jeszcze? Kefir polski, dwa właśnie te ręczniki, parówki polskie, morliny, 2 funty, jogurt grecki na śniadanko dla mnie. Uwielbiam płatki, jogurt grecki, jakieś owoce, ale stwierdziłam właśnie, że nie kupiłam sobie jagódek. No dobra. Jogurty do picia, sos pieczeniowy jasny, pieczarki dzisiaj na pizzę fini, to 60 funtów poszło. Tak, dobra, do zobaczenia. Pizza się robi. O, pizza się robi. No, sama się nie robi. Robimy tutaj z Miśkiem. Razem sobie pizzę. O. Druga tura. Kochani, pizza gotowa, mniam! Nażrę się. Przez cały tydzień czekałam na wyżerkę, na ten jeden, w sumie na te 2 dni w ciągu tygodnia. Teraz będę mogła zjeść. No oczywiście, bez, wiecie, tyle ile mogę zjeść, to zjem. Super pizza. Serek. Niezdrowe rzeczy. Ale zawsze to mniejsze zło, jak samemu się zrobiło, także... Wypiję, najem się, pójdę spać. Jutro czeka nas fajny, miły dzień. Czy ja chciałam jeszcze coś powiedzieć? Nie pamiętam. Jak mi się przypomni, to wam powiem. A dzisiaj już się żegnam z wami. Teraz z tego miejsca do zobaczenia. I robię sobie jednak wolne od sportu dzisiaj i jutro. Może dzisiaj tylko, może tylko... Jutro poćwiczę, zobaczymy, ale dzisiaj na pewno siedzę w domu z Misiozławem. Także do zobaczenia w następnym vlogu albo jakimś filmiku. Buziaczki, pa, pa.